Witam, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie pogadamy w sumie o tym, czy ten update, który wszedł ze strony Valve zmienia nam jakoś wyobrażenie o tym, jakie naklejki możemy zobaczyć na Kopenhadze i czy oswaja nas z wizją wypuszczenia kolejnych borderless stickerów. Także co, przechodzimy do filmu. Na początku skinsmanki, Strona do wymieniania swoich skinów, jeżeli chcecie, można sobie wejść, kupić jakiegoś crafta, wysnajpić coś. Oczywiście zachęcam do tego z kodem Zony, link w opisie materiału. Nie przedłużamy, zaczynamy. A więc, dostaliśmy ogólnie update, który że tak to powiem będzie nam tutaj aktywizował najprawdopodobniej naklejalność, jeżeli chodzi o e, stickery mm, bardzo, bardzo mocno. Tak bym to ujął. W ogóle jeszcze gwoli sprostowania. Najprawdopodobniej skrzynia ukończenia węża została wyrzucona z polidropu. Jestem w tym momencie już na 90% przekonany jak poczytałem sobie wszystko ale wiem, że jeszcze były jakieś screeny, że niby komuś wydropiła, ale nie uznaję tego za prawdziwe, ale no. Jak już tak do poprzedniego filmu miałbym się odwoływać. Tak, ta, tak mi się po prostu już wydaje. Pewnie i tak za chwilę spadnie, no bo czoł miałaby rosnąć, ale no. Dobra. Dostaliśmy update, który naprawdę będzie aktywizował bardzo mocno rynek, jeżeli chodzi o naklejanie stickerów. I zastanawiam się, czy Valve przypadkiem tego update'u nie wypuściło w taki sposób, że mówią: Hej, dobra, Paryż się nie wyklei, w sensie ten event nam się nie wyklei. On nie zejdzie bardzo szybko trzeba gotować, żeby coś ogólnie ogarnąć. Tak naprawdę wydawało mi się, że aktywizacja ze strony tylko i wyłącznie dodania skrzynki mogłaby być taką, która mogłaby coś zmieniać. Okazuje się, że Valve poszło na całość i zrobiła, zrobili tak naprawdę aktywizację, jeżeli chodzi o naklejalność w 200%, ponieważ dodali jeden z wymarzonych chyba update'ów i dodatkowo jeszcze zwiększyli ilość naklejek, które mogą zmieścić się na broni, także to też jest bardzo, bardzo duża rzecz, trzeba przyznać i rzeczywiście też warto na to zwracać uwagę. W ogóle ciekawi mnie, czy teraz, jak, będą, jak będzie kombo pięć naklejek, to jakie będą za nie overpricey, nie? Może Małopa też skorzysta na tym, że taka zmiana została wprowadzona. Będzie więcej fajnych naklejek, ale tak to ogólnie się prezentuje na ten moment, nie? I ogólnie rzecz biorąc, zaczynam się zastanawiać bardzo nieśmiało, czy nie może być teraz tak, że oni powiedzą: Dobra, w tym momencie, jakby gracze mają narzędzie do tego, żeby wykleić co tylko im damy, w tym momencie dosłownie i nieważne co wypuścimy, musi być naklejone. Teraz każdy event, który będziemy wypuszczać, będzie musiał mieć taki supply. Żeby się go nie dało wykleić nawet w tym nowym świecie. Więc pytanie jest następujące: Czy Valve nie przygotowuje nas na Kopenhagę, która ma, się, ma być ultra, ultra przeinwestowana. To jest moje pytanie. Zastanawiam się tylko, jak ona miałaby być przeinwestowana. W sensie, to są tego typu ruchy. Jeżeli Kopenhaga będzie wyglądała, jakby to powiedzieć, w taki Ciekawy sposób, z jakimś tłem ładnym i będzie to hologramowane, ale tak ładnie wyłapane i tak dalej, ale będzie to coś nowego, ale jednak takie, takie coś pomiędzy, no to tego nie będzie dużo, po prostu tego nie będzie dużo, On będzie więcej niż Borderless, ale nie dużo. I pytanie jest, jak w dzisiejszym systemie to ma nie oddać? No, ja jednak patrzę na Valve jako na firmę, która chce udupić ludzi, a nie kogoś, kto ma przyjść i dać tutaj darmowe pieniądze. Więc zastanawiam się, w jaki sposób oni teraz sobie wyobrażają, żeby jakimkolwiek majorem udupić ludzi. No. Właśnie to jest to, że to są sprzeczne sygnały. Z jednej strony wypuszczamy Paryż, który ma z założenia chyba upierdolić każdego, kto tylko jest, a z drugiej strony nagle wychodzi nam update, który odwraca wszystko o 180 stopni. I w ogóle zmienia perspektywę patrzenia na to w ten sposób, że w zasadzie te naklejki powinny lecieć do kosmosu, nie? Jeżeli chodzi o długoterminową perspektywę, no bo w tym momencie y, wszystko można jakoś wykorzystać, każdą naklejkę można w jakiś sposób nakleić. Jeżeli już nawet nie mamy pomysłu na to, to możemy robić krafty nie czterokrotne, tylko pięciokrotne, więc y, te komba będą po prostu bardziej obszerne i tak dalej. Mamy jeszcze więcej skinów dołożone w tym momencie przez skrzynkę, no to halo, jakby. No będzie jak będzie, nie? Będzie dosyć zabawnie. Pytanie jeszcze, czy będziemy mieli, jak będą zmienione suweniry? Czy też będą gdzie dalej na nich, będą na nich dalej cztery naklejki, czy już pięć? Może będzie to pięciu zawodników. W tym momencie. Zobaczymy ogólnie, jak to będzie wyglądać. W każdym razie wydaje się, być to ogólnie taka dosyć ciekawa zmiana. I ja się zaczynam zastanawiać, w ten sposób, właśnie jak to już wcześniej określiłem, w jaki sposób Valve planuje w tym momencie sprzedać Majora, jak oni będą chcieli zrobić takiego Majora, żeby on był przeinwestowany. Pytanie jeszcze, jakie będą wyniki Paryża przez ten miesiąc, bo dostajemy tak naprawdę ten update nie w marcu, gdzie byśmy już byli trochę nastawieni na to, że już za chwilę hmm, będzie Major, tylko dostajemy ten update tak naprawdę jeszcze przed y, głównymi RM-ami dostajemy ten update w momencie, kiedy jeszcze tak naprawdę przez jeden miesiąc może być to wszystko klejone i może być to wszystko zużywane także co, nagle dostaniemy 2% wyklejalności w ciągu miesiąca jednego w sumie po, po następnym miesiącu możemy nawet dostać 3% naklejalności Paryża, nie, nie wiem jak z Antwerpem i Sztokholmem, jedyne co sprawdzałem to ceny jak się prezentują, nie najlepiej jedynie Roxy z Antwerpu sobie podrożała ze Sztokholmu tak naprawdę, to co, jakieś Team Irid, pain, coś takiego także tak, raczej tam jest bez rewelacji większych. Wygląda to też jak wygląda I pytanie, czy tam będzie ta naklejalność? Czy ona się na przykład nie zrelokuje jakoś bardzo mocno w tym momencie na paryż i ten paryż nie zacznie gdzieś sobie lecieć do góry i ciągnąć te pozostałe eventy za sobą długoterminowo. No nic, to, to jeszcze się zobaczy, jak to będzie wyglądać w każdym razie. Pytanie, czy to jest. Znaczy ogólnie update jest dobry, pytanie tylko, czy Walw mm, nie, nie odepnie wrotek po prostu i uznają, dobra, kurwa, teraz to już możemy po prostu walić wszystko na jedno kopyto, mieć wyjebane, bo i tak się to wszystko naklei. Czy wręcz przeciwnie, będą oni w jakiś taki kreatywny sposób podchodzili do tego, żeby dać tym graczom jak najwięcej możliwości? Żeby jednak mimo wszystko atakować takie różne fronty No i wtedy byśmy mieli tak naprawdę 2024 rok marzeń Bo dostajemy najlepszy update jaki się tylko da Z najlepszym możliwym wsparciem Valve jakie tylko możemy mieć do inwestowania Także to ogólnie by było ciekawe Szczerze powiem w ogóle, bo sprawdzałem sobie całą wartość mojego ekwipunku Łącznie z magazynami Na tym koncie, które w tym momencie zostało Na tym yy, Z którego przerzucałem sobie No to konto ogólnie jest puste W tym momencie To, to konto jest całkowicie puste yy, Ono nie ma w sumie już tu, tu, tutaj na tym koncie tak naprawdę nic nie ma i to powiem Wam taką ciekawostkę, że od wczoraj mój ekwipunek y, urosł w, w okolicach y, 9000 złotych, z y, kwoty startowej na poziomie 12000. Także to jest ogólnie popierdolone, co się wydarzyło z tym. Ale to się składa na to bardzo dużo czynników. W stylu nemigi, które wyleciały do góry. No nie, yy, i ta, takich nemig po prostu, nie nemig, ale te, tego typu naklejek i ja miałem po prostu multum, bo ja mam multum syfu w ekwipunkach. Po prostu mam sam syf w ekwipunkach i ten cały syf tak wziął i podrósł. Pewnie to spadnie za chwilę, ale i tak to jest dosyć zabawne. Yy, nie powiem, że nie. Także to jest ten. To jest też dla mnie tak. Idzie się uśmiechnąć, dosyć szeroko nawet bym powiedział. Także no, e, co więcej w sumie mogę powiedzieć. No zobaczymy. Zobaczymy, co się będzie działo, co walt nam będzie pichcić. I tyle, nie? Jedyne na co nam w sumie teraz zostaje liczyć, to na to, że będą gracze odkrywali coraz to nowe i coraz to dziwniejsze krafty robione, coraz to dziwniejsze napisy. I po prostu będzie można flipować. Też dużo naklejek podrożało i wiem, że na bawie się sprzedają i tak, jeżeli chodzi o stare crafty, także też zachęcam do sprawdzenia sobie cen i poaktualizowania tego. To na tyle. Yo.